witam Was w kolejnym odcinku. I teraz... O, przepraszam, tak bym zjechał. O, nie udało się. Używam kolejnego pokoju. Trzeba go jednak trochę zaatakować. Dobra, atakujemy ostatni raz, zobaczymy jak pójdzie. Przepraszam bardzo, do tej pory mogło być dosyć słabo słychać, bo laptop był na biurku. Teraz będę na kolanach. Będzie trochę lepiej. Mikrofon jest gdzieś od dołu, nie wiem dokładnie gdzie. Potem to używamy tego pokebola. Już. Tak jest, udało się. Palce został złapany. O Boże, przepraszam bardzo. Patrz, tak nie wariuje. Jest włączony, też pada, jest dobrze. No już, palc pokonamy kluczem. Damy psa. Cześć, mój Perbenhard. Bo miałem właśnie od takiego małego rajca. Właśnie zapomniałem powiedzieć w pierwszym odcinku, że ta gra, prosząc o kursor, gdy go wstąp usuwam, że ta gra polega na tym, żeby uzupełnić dane całego Pokédexu. Jak widać, tam są tylko niektóre Pokémony, te, które widzieliśmy. A jeżeli kogoś mamy złapanego, to widać przy nim taki pokeball właśnie, jak widać tutaj przy Mudkipie, którego mamy. Kofiena. Wurm. Palc. No dobrze, to ja może zatrzymam nagrywanie i wezmę się za trenowanie i spotkam się za chwilę. O, przepraszam bardzo, ale no, jak chciałam... No. Jak chciałam przejść dalej na lepsze pole do trenowania, to spotkałem tego faceta i nie zauważyliście, no na pewno nie zauważyliście tego momentu, ale zaraz wam to odpowie. Nie będziemy się z nim zaraz wyłapać. A nie, nie musimy wyłapać. No przepraszam bardzo, ale tej gry też jest sobie dobrze mita. Było śmiejne, przepraszam. No trudno. No dobra, to na razie żegnam, a to potrenuję, już spotkamy za chwilę. A właśnie, jeszcze czasami możemy znaleźć takie jagody, to są jagody, berry. One już były po drodze. Są oranberry, które nam dodają życia. I to są pecha berry, nie pamiętam tego nie wykonanego, zaraz sprawdzimy, na wizji oczywiście. Black berries, pecha berry. Aha, leczy nam zatrucie podczas walki, a ta daje nam 10 punktów życia. I możemy dać takiemu Pokemonowi za pomocą funkcji Give. Jeżeli on będzie miał dużo obrażeń, to wtedy mu się one zregenerują. Damy jedną na Legendiem, a drugą damy darkiem wirusowym. Bo póki co Psy nie ma żadnego takiego ruchu, żeby mu walczyć, więc ekspię go metodą, żeby stawiam go jako pierwszego. Ale teraz muszę się ulecić. Ale to już nie wiem. No dobra, jestem z powrotem. Cóż, troszkę się wytrenowaliśmy. Wirus, Darki, Groundy i Psy. Wszyscy już około 5. Tylko Groundy ma 10. No i to było tak, że z tym facetem właśnie. Szedłem sobie tutaj tędy i tutaj mi właśnie facet zaczepił gdzieś w rejonach, nie wiem, dokładnie w tym momencie. Ale teraz idziemy dalej, żeby nią... O właśnie, to są całkiem dobre wodne pokemony. Dobre oczywiście po wyszkoleniu, no bo na piątym medalu mało który może być dobry tak naprawdę. Udało się uciec. Nie chcę się walczyć, szkoda na życie. Zatem ta babka też chciała z nami walczyć już pod tym pokemonem i idziemy dalej. To jest las. Tak albo kurz. O, jest pokeball. Coś można... Coś jest w środku. Las.
silikon, to jest jedna z wyższych form wirusa. On ewoluuje w takiego motyla, beauty fly. No więc, ale dochodzimy do kolejnego kluczowego dla fabuły momentu. I zobaczycie, co będzie dalej. Oczywiście, by zrobić podstawę tekstu, z którym dochodzimy, kurde. Musimy go pokonać. Ja może dojdę do tego momentu i... albo nie, żeby wam pokazać całą trasę. Właśnie, on się nauczył nowego ataku. On potrafi zatruć wroga. To najbardziej emocjonalny zresztą nie należy strzegłem przy tak wspaniałych walkach. Dobra, Grandi już to. Grandi też poznał nowy atak o tym. Tylko Psy ciągle zna ten, który obniża atak. Nie zmieniamy Pokemona. To będzie proste. Widziałem tak, bo X-Pixel zawsze mogę poza wizją, a szkoda mi czasu. Na wizji był tak już dużo zimno. Zrobię taką jedną rzecz. Bo Darki ma takie coś, że zawsze ucieka. Na taką specjalną zdolność. O, właśnie, to jest kluczowy dla fabuły moment. On mu chyba zabrał jakieś Pokemona, się dobrze pamiętam, nie jestem pewien. Wiesz, że gram na przyspieszenie, ale robimy na czapsa i tak wszystko widać, prawda? Grandi. Tu już jak widać robi się trochę ciężej. No i właśnie tu sobie teraz uświadomiłem, że Grandi ma tu dobrze, że woda jest... tutaj przynajmniej skuteczna na ten, na kamień, więc... Kamień, skoro pierwsza sala jest... No właśnie, opłacało się. Dostaliśmy takiego trochę lepszego pokebola. Było warto. Nie, przepraszam. Mały fail. Brał ciekawe. Mimkada. Też jest dość dobra. Taka ciekawostka co do Mimkady. Gdy ona ewoluuje i mamy wolne miejsce w drużynie, to oprócz jej wyższej formy, oczywiście ona wtedy ewoluuje, no to znika Mimkada i pojawia się wyższa forma, to jeszcze pojawia się dodatkowo jeden Pokemon. Pani do wysoką się nazywa, bo to był Shedinja. I ewoluuje Shedinja. I pojawia się jeszcze... No nie pamiętam. Czy coś się dzieje, nie tak mówię. No i to już. No dobrze, trzeba z nim pojechać. Ridge Boy. Właśnie to jest, tutaj w tej wersji dość szybko się pojawiają walki 2x2. Co jest dziwne. Bo w innej wersji aż tak szybko się to nie działo. Działo się to zawsze znacznie później. Będę tego tłumaczył, bo to mogą oglądać dzieci.
spodziewałem się tej walki nikogo. Zobaczcie, widzicie. Potrafię jednak zrobić tak, aby nie zrobić wam nazwy i nie zakończyć tego zakończenia w tym momencie. Znaczy, mógłbym zrobić tak, bo nie będę spoilerował. Do zobaczenia. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i oceniania mojego filmu.